Jest ze mną Witek Dominik. Oboje jesteśmy stremowani jak diabli, bo Witek nie wie, jakie pytania mu zadam, a ja nie wiem, co mi odpowie. Ale tak zacznę najprościej. Niedawno panem Sieckiem odbył się ze wolności i pamiętam, że po tym koncercie wszyscy byliście bardzo nabudowani, żeby powtórzyć podobny koncert, żeby zrobić coś takiego. Jak w ogóle przygotowania do tego, co się wydarzy już za kilka dni w piątek? No, przygotowania trwają od kilku miesięcy, intensywnie od miesiąca. Próbowaliśmy tutaj po równie w domu, było bardzo fajnie, wesoła atmosfera, rodzinna. Natomiast dzisiaj rozpoczynamy przygotowania już na scenie prawdziwej z akustykiem, żeby to wszystko poustawiać. Generalnie aranżacje są zrobione, utwory przećwiczone. Myślę, że będzie dobrze. A możesz mi zdradzić, co będziecie grali, czy to tajemnica i w piątek się okaże? Znaczy, gramy utwory dedykowane kobietom, bo koncert miał się odbyć nieco bliżej Dnia Kobiet. Niestety nie udało się to zrobić, nie z naszej winy. Będą to utwory poświęcone kobietom, takie bardziej rockowe, z aranżacjami akustycznymi. Myślę, że w podobnych klimatach, jak był ze wolności. Czyli żeby nie przedłużać, żeby się nie zatrzymywać, bo próby trwają, w piątek o godzinie? W piątek o godzinie 20 zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiamy widzów Kanału Zielonego. Dzięki, dzięki. I do zobaczenia w piątek. Hej. Życie tutaj na tej scenie dzisiaj we Wręczycy to chyba taka pierwsza próba na scenie przed piątkowym koncertem, a ze mną jest pomysłodawca całego tego zamieszania, Sebastian Zielonka. Powiedz mi, Sebastian, co was tak pcha do tego, żeby takie fajne rzeczy robić? Bo my kochamy muzykę tak naprawdę, tak? I kiedy pojawił się pomysł na Ze Wolności, który był zagrany w Kłobucku, zebrałem fajną, ciekawą grupę muzyków, tak? Którzy, okazało się, kiedy razem zagrali, po prostu robią to fenomenalnie. Zresztą był pan redaktor też świadkiem i pewnie wielu widzów Kanału Zielonego Ze Wolności, który wypadł naprawdę dobrze i odbił się szerokim echem w Kłobucku i w okolicach. Nawet te nagrania z Kanału Zielonego naprawdę cieszyły się sporym zainteresowaniem. Cóż, tak krótko, po tej imprezie stwierdziliśmy, że musimy jeszcze coś razem zrobić. Najpierw mieliśmy przygotowywać inny projekt, ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się jednak jeszcze pokazać w takiej akustycznej odsłonie bardziej. Stąd pomysł najpierw na walentynki, ale było troszkę mało czasu na przygotowania, w związku z tym postanowiliśmy zrobić coś dla kobiet w marcu. Rozumiem, że po tym, co się wydarzyło na Zewie Wolności, już nie było tak trudno zebrać chłopaków, żeby zechcieli zagrać ponownie. Tak, co tu dużo mówić. Ci ludzie bardzo... Każdy uczy się grać na jakimś instrumencie, pewnie też dlatego, żeby przed kimś występować. A to przed dziewczyną, a to przed jakimś szerszym audytorium, tak? I kiedy oni wystąpili na scenie i mogli też to zobaczyć dzięki nagraniom, to co tu dużo mówić. Stwierdzili, że jednak że jeszcze są trzeba... Sceniczni. Że są sceniczni, że coś trzeba jeszcze zrobić, tak? Tym bardziej, że to świetnie wygląda, a każda próba tak naprawdę sprawia nam bardzo wiele satysfakcji też i po prostu kochamy muzykę i chcemy robić swoje, jeżeli chodzi o tą kulturę. Mimo różnych przeciwności losu, które gdzieś tam niestety napotkaliśmy, nie zamierzamy z tego rezygnować, chociaż przeżyliśmy parę gorszych chwil, ale idziemy do przodu i z podniesionym czołem zmierzamy do koncertu, który odbędzie się już piątek we Wręczyckim Goku. O 20:00 przypominam. O 20:00 Wręczyca, będzie niesamowicie, bardzo wiele ciekawych interpretacji utworów związanych z kobietami. Różne oblicza kobiet, mężczyźni kobietom. Zapraszamy serdecznie. Drogie kobiety, nie można tego opuścić. Wręczyca, godzina 20:00, najbliższy piątek, 18 marca. Oczywiście zapraszamy również z osobami towarzyszącymi kobiety, także dla facetów na pewno też coś ciekawego się znajdzie, jeżeli tylko lubią dobrą muzykę. Dzięki. Dzięki wielkie. Zapraszamy. Dzięki. Chciałem zdementować te pogłoski, ale na szczęście jest ze mną Tomek i myślę, że to do niego będzie należało, aby powiedzieć w końcu, co nas czeka w piątek
I czy to wszystko, co wcześniej żeśmy mogli przeczytać na Facebooku i tak dalej, jest prawdą czy nie? No to teraz dementuj lub nie dementuj. Szanowni Państwo, ja chciałem zdementować pogłoski, jakoby Maryla Rodowicz pytała się o mnie. To jest nieprawda. Zapraszam serdecznie w piątek o godzinie 20:00 GOK, Wręczyca Wielka. Wspaniały koncert. Można byłoby, Maćku, dużo mówić. Trzeba to po prostu zobaczyć, trzeba posłuchać. Zapraszamy serdecznie. Dzięki. Zapraszamy w piątek. Sebastiana, żebyśmy mogli razem zrobić zaproszenie na najbliższy piątek. To jak będzie w piątek? W piątek będzie wspaniale, z racji tego, że my mężczyźni kochamy wszystkie kobiety, więc wszystkie kobiety zapraszamy do nas w piątek. Na 20. Koniecznie. Do Wręczyc. Zapraszamy i serdecznie pozdrawiam. I bomba. Udało mi się porwać kolejnych muzyków, ze mną Artur i Karol, którzy już w piątek dadzą czadu na tej scenie tutaj we Wręczycy o godzinie 20 oczywiście, ale pozwólmy im, żeby sami zaprosili Was na ten koncert. Chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić w piątek na godzinę 20, chociaż już nic nie słychać tutaj, bo cały czas grają nam za plecami. Dołożyliśmy bardzo dużo wysiłku, poświęciliśmy dużo czasu na to, żeby wybrać jak najlepsze utwory i zagrać je jak najlepiej tylko potrafimy, żebyśmy dorównali jakością do naszego pierwszego koncertu, którym był Zew Wolności. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że spotkamy się tu w jak najliczniejszym gronie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy, hej. Dzięki. Zapraszamy na 20 bar. Zapraszamy.